politycznego i społecznego. I tak się częściowo stało. Między innymi ludność tych ziem, ludność białoruska, ukraińska, żydowska była awansowana do różnego rodzaju organów władzy, chociaż te organy były czysto fasadowe, ale jednak jakiś prestiż za tym szedł. Ta ludność była również angażowana do administracji sowieckiej, zresztą kosztem polskich urzędników. Wreszcie przedstawiciele tej ludności brali też udział w różnego rodzaju organach represji, jak lokalne milicje, najpierw komitety rewolucyjne, potem komitety włościańskie. Niektórzy z nich nawet zostawali funkcjonariuszami lub współpracownikami NKWD. Do tego dochodziło jeszcze podnoszenie języków białoruskiego i ukraińskiego do rangi języków urzędowych i oczywiście jakby degradacja języka polskiego, który przestał być językiem urzędowym. I to była jakby ta część polityki sowieckiej, która miała zachęcić miejscową ludność do popierania władzy sowieckiej. Natomiast z drugiej strony dla tych nieprzekonanych, czy dla tych, których uznano za potencjalnie niebezpiecznych, stosowano cały wachlarz różnorakich represji. Te represje miały kilka celów. No, po pierwsze, miały zastraszyć społeczność kresową, zniechęcić do wszelkiego oporu. Poza tym miały też ułatwić realizację różnych celów polityki sowieckiej. Na przykład w ramach polityki ekonomicznej represje były bardzo powszechnie stosowane. Na przykład nacjonalizację handlu czy usług prowadzono w ten sposób, że właściciele sklepów, sklepików czy dużych domów towarowych byli obkładani dużymi, wysokimi podatkami, tak zwanymi domiarami. Te podatki były tak ogromne, że czasami stanowiły całoroczny zarobek danego sklepu i zmuszały do sprzedawania czy do zamykania sklepów czy hurtowni i wstępowania do różnego rodzaju spółdzielni. To samo dotyczyło rzemieślników i pod taką presją ekonomiczną większość osób musiała się ugiąć. Podobnie prowadzono kolektywizację, również za pomocą różnego rodzaju represji, na przykład bardzo prześladowano, tępiono bogatszych chłopów, tzw. kułaków, którym nakładano bardzo wysokie podatki, na których nakładano bardzo drastyczne kary, łącznie z konfiskatą gospodarstw czy z przesiedleniem całej rodziny. I wreszcie władze sowieckie, żeby pozbyć się osób niechętnych kolektywizacji czy zastraszyć je, stosowały bardzo szeroką definicję kułaka. Właściwie każdy średnio zamożny chłop, któremu się nie podobała kolektywizacja, mógł zostać okrzyknięty kułakiem, a wtedy jego los był marny. I większość chłopów o tym doskonale wiedziała. Więc proszę Państwa, represje służyły również właśnie do realizacji poszczególnych celów polityki sowieckiej. Ja chciałbym powiedzieć o pewnej specyficznej formie represji, która wprawdzie występowała przez cały okres okupacji sowieckiej, ale jest bardzo ważna z punktu widzenia dzisiejszego tematu. Dlatego pozwolę sobie troszkę więcej o niej opowiedzieć. Jak sami Państwo zobaczą, to będzie się bardzo mocno wiązało z dzisiejszym tematem, czyli z represjami na obywatelach polskich w 1941 roku. Otóż chodzi o zagładę, o wyniszczenie polskich elit. Była to taka szczególna forma represji, która była stosowana bardzo szeroko i bardzo konsekwentnie przez aparat władzy sowieckiej. Zanim przejdę do opisania tego procesu wyniszczenia, chciałbym przypomnieć, że według definicji słownikowych elita to taka grupa ludzi, która wyróżnia się pewnymi cechami lub stanem majątkowym. I te szczególne cechy jakby wysuwają ją na czoło danej społeczności, czy na czoło danej grupy społecznej. I wreszcie te cechy też uprawniają te osoby najczęściej do sprawowania władzy. I warto podkreślić, że w społeczeństwach tradycyjnych elity społeczne tworzą się samorzutnie, oddolnie. Bo to przecież w końcu samo społeczeństwo, sami ludzie sami decydują, kto jest elitą, kto się wyróżnia i kto na to zasługuje, a kto nie jest, kto na to nie zasługuje. Tymczasem pod okupacją sowiecką było zupełnie inaczej.
ponieważ to władze sowieckie chciały decydować o tym, kto będzie elitą. One chciały mianować przedstawicieli lokalnej elity, natomiast kto się nie chciał z tym pogodzić, był przez władze sowieckie niszczony. Jakie były funkcje takiej tradycyjnej elity? Jakie są do dzisiaj właściwie? Po pierwsze, taka elita wyznacza standardy moralne, standardy intelektualne czy społeczne. Ona podtrzymuje, czy powinna podtrzymywać tradycje, powinna też dokonywać oceny zachowań poszczególnych jednostek, czy wreszcie powinna zajmować się typowaniem kandydatów do sprawowania władzy. Na Kresach Wschodnich, proszę Państwa, do takiej elity należeli przedstawiciele ziemiaństwa, aparatu urzędniczego, duchownych, duchowieństwa, oficerów, nauczycieli czy osadników wojskowych, wreszcie działacze społeczno-polityczni. W tym dzisiejszym referacie chciałbym się skupić przede wszystkim na elicie politycznej. A elita polityczna, według znowu tych definicji słownikowych, to są ci ludzie, którzy stoją na czele instytucji państwa, aparatu władzy i różnych organizacji politycznych, gospodarczych i społecznych. Proszę Państwa, Sowieci bardzo konsekwentnie niszczyli polskie elity, a zwłaszcza, mówiąc bardzo szeroko, polską inteligencję, która była zapleczem znowu elity, bo ludzie wykształceni byli najczęściej zapleczem elity. Z nich rekrutowała się elita lokalna, elita polityczna również. Otóż Sowieci od początku swoich rządów prowadzili proces zniszczenia instytucji państwa polskiego na terenach okupowanych. Zniszczenia instytucji, wszelkich pozostałości po państwie polskim, łącznie z napisami, z nazewnictwem, z podziałem administracyjnym, ale również w ramach tego procesu niszczenia państwowości polskiej niszczyli również polskie elity, a zwłaszcza polską elitę polityczną. No, powód był prosty. Dla Stalina polskie elity były absolutnie nieprzydatne, ponieważ on potrzebował sprawnego, ślepo posłusznego narzędzia. Natomiast takie elity jak polskie, które były przywiązane do własnej tradycji narodowej, religijnej, do poczucia wolności, one nie mogły być sterowane przez władzę sowiecką, więc musiały być usunięte. W realiach państwa sowieckiego, w totalitaryzmie komunistycznym, miały one być zniszczone, zlikwidowane fizycznie. I był to taki proces bardzo, bardzo wyraźny przez cały okres okupacji sowieckiej. Jakimi metodami niszczono polskie elity? Otóż, proszę Państwa, tych metod było wiele, bo my przeważnie skupiamy się na fizycznej eksterminacji przedstawicieli elit polskich. Ale tych metod było więcej. Na przykład jedną z nich było pozbawienie możliwości udziału w życiu publicznym. Po wkroczeniu na ziemię polskie Sowieci rozwiązali wszystkie polskie organizacje polityczne, gospodarcze i społeczne, kulturalne. Tak samo zlikwidowali wszystkie instytucje państwa polskiego, a więc ich przywódcy, stojący na czele tych instytucji i organizacji, automatycznie przestawali brać udział w życiu publicznym. Temu celowi służyła również kontrola nad udziałem w debacie publicznej. W państwie sowieckim obowiązywała ścisła cenzura i ona powodowała, że to władza decydowała o tym, kto może publicznie zabrać głos, na jaki temat i co może wyrazić. Więc poprzez cenzurę nie dopuszczano przedstawicieli starej elity do głosu. Poza tym tę elitę niszczono poprzez odbieranie majątków. Mówiłem już o ziemianach, których wywłaszczono bez odszkodowania, również o osadnikach wojskowych, o kościołach katolickim, grekokatolickim, prawosławnym czy wyznaniu mojżeszowym. Również usuwanie z pracy. Sowieci przeprowadzili bardzo taką szczegółową, skuteczną czystkę w administracji, usuwając większość polskich urzędników, w to miejsce angażując bądź przedstawicieli mniejszości narodowych z tego terenu, bądź obywateli sowieckich sprowadzanych z Republiki Białoruskiej lub ukraińskiej. I to były takie metody mniej zauważalne, natomiast taką metodą chyba najbardziej właśnie spektakularną, dostrzegalną, ale i chyba najbardziej niestety skuteczną, to była fizyczna, bezpośrednia eksterminacja. Po prostu mordowanie czy zamęczanie ludzi bądź poprzez bezpośrednią egzekucję, bądź przez uwięzienie w nieludzkich warunkach, czy zmuszanie potem w łagrach do pracy niewolniczej. To były metody na wyniszczanie, na mordowanie ludzi, szybko bądź stopniowo. Jeśli chodzi o mordy
i egzekucje, to już we wrześniu 1939 roku, na skutek agresji sowieckiej 17 września, śmierć poniosło od 6 do 7 tysięcy obywateli polskich. Ale jakby zapominamy przy okazji, że oprócz tych działań wojennych, które się wtedy toczyły, przez całe Kresy przetoczyła się wtedy ogromna fala napadów, mordów, gwałtów, grabieży, którą zresztą w dużej mierze inspirowali sami Sowieci. Wielu sympatyków ustroju komunistycznego, często zwykłych bandytów, napadało na dwory ziemiańskie, na posterunki policji, na gospodarstwa czy na osady, osadników wojskowych, rabując i mordując. I ofiarą tych ataków padło około 5 tysięcy Polaków. Poza tym pamiętamy o decyzji katyńskiej i zbrodni katyńskiej. 5 marca 1940 roku biuro polityczne Komunistycznej Partii Bolszewików zdecydowało o wymordowaniu 21,5 tysiąca obywateli polskich, w tym 14,5 tysiąca oficerów i policjantów oraz około 7 tysięcy przedstawicieli inteligencji polskiej aresztowanych i przetrzymywanych w więzieniach sowieckich. Następnie cztery fale wielkich deportacji, a więc przymusowych przesiedleń, które przeprowadzono przede wszystkim w 1940 roku, 10 lutego 1940 roku deportacje osadników wojskowych wraz z rodzinami leśników, 13 kwietnia rodziny osób przetrzymywanych w więzieniach i mordowanych w tym czasie w Katyniu, w czasie operacji katyńskiej, głównie kobiety i dzieci, to do Kazachstanu. Wreszcie 29 czerwca 1940 roku uciekinierów spod okupacji niemieckiej, tzw. bieżeńców. I wreszcie w maju i czerwcu 1941 roku rodziny aresztowanych konspiratorów, rodziny wysokich urzędników, policjantów czy nauczycieli. Wreszcie taką bardzo dotkliwą formą represji, która dzisiaj jest dla nas bardzo ważna z punktu widzenia tego referatu, to były aresztowania i uwięzienie osób, które były uznawane za wrogów władzy sowieckiej. Otóż Sowieci po rządach polskich odziedziczyli 46 więzień, ale w sumie razem z ich filiami, oddziałami to było 145 placówek penitencjarnych, gdzie przetrzymywano więźniów. Oni rozbudowali ten system więziennictwa do tego stopnia, że posiadali 58 głównych, większych więzień, ale do dzisiaj na przykład nie wiemy, ile aresztów stworzyli Sowieci, a tych aresztów było prawdopodobnie setki, bo przy każdej placówce NKWD nad granicą, w placówkach rejonowych NKWD, wszędzie tam tworzono areszty, czasami bardzo małe i czasami w ogóle nie znamy ich historii. Według historyków co najmniej 110 tysięcy obywateli polskich było aresztowanych i więzionych w okresie okupacji sowieckiej. Ale już dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że ta liczba wydaje się zaniżona. Według niektórych historyków mogło to być nawet 150 tysięcy polskich obywateli lub nawet więcej. Tym bardziej, że o pewnych grupach aresztowanych wiemy bardzo niewiele. Chociażby o tych, o których dzisiaj będę mówił, tych aresztowanych w czerwcu 1941 roku. Otóż, proszę Państwa, ci ludzie byli aresztowani z różnych powodów. Byli tacy, których aresztowano za przemyt na granicy, za spekulacje, za spóźnianie do pracy, bo tam obowiązywało bardzo surowe prawo, prawo pracy. Ale proszę Państwa, tak naprawdę obok tych osób, które popełniały przestępstwa gospodarcze czy takie społeczne, ogromna większość więźniów znalazła się w więzieniach z powodów politycznych. To byli ludzie, których władza sowiecka uznawała za swoich wrogów. Bądź miała jakieś powody, bo ci ludzie na przykład konspirowali przeciwko Sowietom, ale czasami tych ludzi zamykano do więzień prewencyjnie, bo uznawano, że jeżeli ktoś jest ziemianinem, policjantem czy urzędnikiem, to znaczy, że jest wrogiem władzy sowieckiej i jako tak.